70 lat temu zabrzmiał pierwszy dzwonek w szkole podstawowej w Czernej, a 60 lat później, w 2006 roku, nadano jej imię Górników Surowców Mineralnych. W grudniu 2016 roku społeczność szkolna zorganizowała galę z okazji 70-lecia istnienia szkoły oraz 10-lecia nadania imienia. Dzisiaj wszyscy, którzy są związani ze szkołą, czyli byli dyrektorzy, absolwenci szkoły, nauczyciele emerytowani, mieszkańcy wsi zostali zaproszeni na tą uroczystość. Oczywiście pracownicy szkoły, nauczyciele i uczniowie również. Pierwszym dyrektorem był Władysław Kobielnik. Długo, bo 12 lat, prowadziła szkołę Maria Cichocka. Następnie przejął szkołę Stanisław Twerd. Od 1985 roku dyrektorem była Bronisława Żabska. Następnie przez 10 lat Joanna Mierzwa, a od 2016 roku prowadzi szkołę Ewa Puzio. Mury naszej szkoły opuściło wielu niezwykłych młodych ludzi, którzy tu zdobyli wiedzę, kształcili umysły i szyfrowali diamenty swoich charakterów. Pana i pani praca w Szkole Podstawowej imieniu Górników Surowców Mineralnych Czernej zyskała solidne podstawy wiedzy, odkryła swoje zdolności i rozwinęła swoje zainteresowania. Do słów podziękowania dołączymy serdeczne życzenia, aby nadchodzące lata upływały w zdrowiu i spokoju. Miło mi było uczestniczyć wspólnie z Wami w tym czasie wspomnień. Cieszę się, że razem z Wami mogłam przeżywać ten okres, kiedy pracowałam tutaj. Tak właśnie dzisiaj uświadomiłam sobie, że 50% tego 70-lecia to moja praca. To pół mojego życia prawie spędziłam w Czernej, gdzie było mi bardzo miło, bardzo dobrze, współpracując ze wszystkimi nauczycielami, pracownikami szkoły i miejscową ludnością, miejscowym społeczeństwem. Specjalnie z okazji 70-lecia szkoły powstało wydawnictwo pod tytułem Historia Szkoły Podstawowej imienia Górników Surowców Mineralnych w Czernej 1946-2016. W opracowaniu czytamy o pierwszych chwilach w szkole, ale także przede wszystkim o pierwszych chwilach we wsi Czerna, kiedy to z terenów byłej Jugosławii przyjechali wiosną 1946 roku pierwsi osadnicy. Książka jest pełna relacji najstarszych mieszkańców wsi, którzy pamiętają tamte ciężkie czasy. My mówimy, że jest to nasza monografia, chociaż zawarte w niej również informacje dotyczące repatriantów przybyłych na tę ziemię 70 lat temu. Książka została napisana przez naszą pracownicę, nauczycielkę, panią Teresę Buryłę oraz panią Joannę Mierzwę.
Szkoła Podstawowa w Czernej zaczęła swoją działalność 15 października 1946 roku. Z relacji mieszkańców i z zapisów kroniki szkolnej wynika, że pierwotnie do celów nauczania został przystosowany budynek, który był niemiecką plebanią, bo przedwojenna szkoła nie przetrwała wojny. Podczas uroczystej gali odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 70 lat szkoły w Czernej oraz 10-lecie nadania imienia. Ducha Świętego nie wstąpi na tę tajemnicę, na tę tablicę pamiątkową i na wszystkich pracowników, nauczycieli, uczniów tej szkoły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tablica została ufundowana przez burmistrza miasta Nowogrodzka Roberta Relicha. Z okazji tego podwójnego święta szkoły zorganizowano kilka sentymentalnych wystaw. Pokazano także tematyczne prace plastyczne dzieci i młodzieży. Pamiątkowa wystawa. Wystawa jest poświęcona górnikom pracującym w zakładzie Surmin Kaolin, bo jest to nasz zakład patronacki. Z tej też okazji dzieci wykonały prace konkursowe. Dzisiaj również je prezentujemy. Materiały zgromadzone u nas w archiwum, dyplomy, kroniki szkolne oraz prace artystyczne naszych mieszkańców, naszych absolwentów. Mamy też zdjęcia, wystawę zdjęć, starych zdjęć z kroniki. Oraz zaprezentowaliśmy taką salę lekcyjną z dawnymi sprzętami. Właśnie te rzeczy na tej wystawie, stara ławeczka i przedmioty szkolne pochodzą właśnie z mojego muzeum. Ławeczka pochodzi, ciekawostka, pochodzi z Wrocławia, z takiej elitarnej szkoły. I te przedmioty również pochodzą, są regionalne, pochodzą też tutaj właśnie z okolic Dolnego Śląska. Właśnie tak wyglądały ławki w szkołach tuż po wojnie. Na wystawie można było przenieść się w te odległe już dziś czasy. Podczas uroczystości popłynęło wiele ciepłych słów i gratulacji od zaproszonych gości. 10 lat temu Szkoła Podstawowa w Czernej uzyskała imię Relików Sorocy Pani Anny. To jest taki patron, który kształtował, kształtuje i kształtować będzie historię naszego regionu. Jest to patron, do którego można przyjść w dniu jego święta, którego można zaprosić do uroczystości szkolnej, wreszcie którego można poprosić o pomoc, a on na pewno w miarę swoich możliwości tej pomocy odmieni. Jest to także szczególny patron, że wielu z uczniów tej szkoły może stać się tym patronem swojej szkoły i powiedzieć kiedyś, że kończyłem szkołę swojego imienia. To będą ci, którzy wybiorą drogę dużego stanu. Pragnę złożyć wyrazy uznania i gratulacje wszystkim, którzy związali z nią swoje losy. Dzisiejsze święto to znakomita okazja, aby podziękować całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom tutejszej placówki oświatowej za nieprzeciętne zaangażowanie, dzięki któremu dzieci mogły pobywać wykształcenie, rozwijać swoje pasje, spełniać marzenia. W dniu uroczystego święta życzę wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom i uczniom wszelkiej pomyślności, satysfakcji w wykonywanej pracy, pełnych problemów oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Niech kolejne dziesięciolecia przyniosą wiele sukcesów, radość oraz uznanie i szacunek. Chciałbym życzyć
całemu gronu pedagogicznemu szkoły, wszystkim pracownikom podziękowania za tak wielkie trudy wychowanie naszych wielkich skarbów. Chciałbym życzyć zdrowia, pomyślności i przede wszystkim dalszej wielkiej wytrwałości, bo to naprawdę bardzo ciężka praca. Zawód nauczyciela i zawód górnika ma w sobie coś wspólnego. Zawód nauczyciela jest bardzo trudny, bardzo odpowiedzialny. Zawód górnika jest też bardzo trudny i bardzo niebezpieczny, ale oba te zawody są jakby najwyżej oceniane. One są najbardziej prestiżowe. 70 lat rozwoju szkoły to jest wielka uroczystość. Przede wszystkim chciałem podziękować rodzicom gronu nauczycielskiego, że szkoła to taki mecenas rozwoju miejscowości. To tutaj młodzież nasza stawia pierwsze kroki, ucząc się wychowania, poznając świat. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie nas wszystkich tutaj, mieszkańców właśnie, na tak dostojną uroczystość. No i korzystając z okazji, chciałem przekazać właśnie tutaj troszeczkę słodkości dla naszych dzieciaków. Podwójny szkolny jubileusz był okazją do wielu wspomnień. Ta szkoła była przez Surmin budowana praktycznie od podstaw. Nie? Budowano w innych czasach, w innym układzie, ale wybudowano tą szkołę remontując ją. Potem wybudowano salę gimnastyczną i to wszystko ta szkoła zawdzięcza, generalnie mówiąc, Surminowi. Potem szkoła oczywiście się odpłaciła w taki sposób, że przyjęła imię Górników Surowców Mineralnych, co jest bardzo ważne dla górników, którzy tutaj pracują w okolicach, bo dzieci tych górników uczęszczają do tej szkoły. I bardzo jest przyjemnie zobaczyć szkołę, która kultywuje tradycje górnicze. I tak właśnie jest w Przewnej. Jesteśmy zachwyceni tym. Ja akurat byłam w takim czasie, kiedy wszystko się ustabilizowało, także no, pracowało się zupełnie dobrze. Miło to wspominam. A teraz będę robiła to, co najlepiej lubię, czyli właśnie uczyła dzieci. W atmosferę szkolnych wydarzeń ubiegłych 7 dekad wprowadzili wszystkich uczniowie szkoły, którzy przygotowali z nauczycielami bogaty program artystyczny, m.in. humorystyczny teleturniej. Pytanie przysłowia. Panie Anatolu, proszę dokończyć przysłowie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się? Na klasówce oczywiście. Na koniec dla wszystkich uczniów szkoły był ogromny jubileuszowy tort.